Kulturalny pejzaż Bolesławca współtworzą samorządowe placówki i instytucje kulturalne oraz indywidualnie mieszkańcy miasta, którzy bądź własnym sumptem, bądź przy pomocy tychże placówek organizują różne przedsięwzięcia. Poza szeregiem imprez okazjonalnych w tym względzie są też coroczne cykliczne wydarzenia, a jednym z nich jest Rocznik Bolesławiecki. Rocznik Bolesławiecki wydawany przez Muzeum Ceramiki ma już 11-letnią historię. Ostatni jego tom z 2017 roku został doceniony w ogólnopolskim konkursie, w którym oceniane są podobne inicjatywy regionalistyczne. Wspomnienie tego faktu rozpoczęło więc promocję kolejnego już tomu z roku 2018. Wielkie gratulacje. Nagroda specjalna dla Rocznika Bolesławieckiego w ogólnopolskim konkursie na najlepszą książkę regionalistyczną. 28 września tego roku we Wrocławiu odbyło się rozstrzygnięcie drugiej edycji ogólnopolskiego konkursu imienia Anatola Jana Omelaniuka. To jest człowiek, który bardzo zasłużył się w tworzeniu ruchu regionalistycznego. Jury oceniało poziom naukowy, wartości artystyczne i szatę edytorską zgłoszonych publikacji. Ścisła redakcja Rocznika to 3 osoby. Edmund Maliński, Anna Bobertubaj i odpowiedzialny właśnie za stronę graficzną i artystyczną wydawnictwa Grzegorz Matoryn. Jak podkreśliła Kapituła w swojej ocenie ze względów na wartości przede wszystkim estetyczne, edytorskie, ale również na bardzo szeroki zakres tematyczny udało nam się tą specjalną nagrodę uzyskać. Staram się, żeby to edytorsko było jak najfajniejsze. Przez lata wydawania Rocznika spotkało mnie wiele miłych chwil i wiele miłych słów związanych z tym, że Rocznik się podoba. Między innymi właśnie ta ostatnia nagroda też w znacznej mierze była przyznana za szatę graficzną i edytorską tego Rocznika. I było to bardzo miłe, bo znalazłem się wyróżniony w gronie wielu plastyków, grafików, już powiedzmy na forum ogólnopolskim. Spotkanie w sali Rajców Bolesławieckiego Ratusza poświęcone było już kolejnemu, 11 tomowi Rocznika, opisującego poprzedni 2018 rok. Nasza prezentacja polegała będzie na tym, że będziemy przy tej okazji wręczać egzemplarze autorskie wszystkim autorom tekstów oraz egzemplarze, mówimy, pamiątkowe tym osobom, o których piszemy, czyli które są bohaterami opisywanych części tekstów, czy przedstawicielami instytucji, o których w tych tekstach jest mowa. Rocznik składa się z 9 rozdziałów. Pierwszy stanowią artykuły o historii miasta. W drugim są teksty o ludziach, instytucjach i wydarzeniach o tematyce lokalnej. Trzeci zawiera podobną tematykę, ale zawartą w krótszych formach. W kolejnym są teksty o twórczości i pasjach współczesnych Bolesławian. Piąty zawiera wspomnienia. W szóstym znalazły się artykuły o pasjach Bolesławian. Siódmy to z kolei wspomnienia o nieżyjących mieszkańcach miasta. Ósmy rozdział to kronika wydarzeń 2018 roku. Wreszcie w ostatnim rozdziale są recenzje książek dotyczących Bolesławca bądź napisanych przez Bolesławian. Pozostając przy wydawnictwach, to trzeba wspomnieć, że Muzeum Ceramiki jest też wydawcą okazjonalnych publikacji. Jedna z nich upamiętni na przykład rocznicę bolesławieckich stowarzyszeń kresowych. Wydana została bowiem publikacja Jubileusz Bolesławieckich Kresowian 1989-2019. Był to pomysł, z którym od kilku lat pani Barbara Smoleńska nosiła się, jak gdyby pracowała nad nim. Powiem tak, pierwotna koncepcja książki była jeszcze szersza. Jest to jedna z chyba z najbardziej obszernych książek, które wydało Muzeum Ceramiki. Liczy ponad 336 stron, czyli olbrzymie wydawnictwo. Z wielu niestety rozdziałów trzeba było zrezygnować, ponieważ fundusze już nam nie wystarczały. Ale myślę, że to, co najciekawsze dla czytelników, czyli z jednej strony historia obu stowarzyszeń, też pamiątki, trwałe tablice różnego rodzaju, które są na terenie miasta, ale chyba to, co najważniejsze, czyli 145 biogramów członków stowarzyszeń, to jest ta najcenniejsza wartość książki.
Pokaźna część tego wydawnictwa to właśnie biogramy ludzi, którzy w różny sposób trafili do Bolesławca i okolic z Kresów bądź zesłań. Ostateczny kształt książki to wynik pracy i współpracy członków stowarzyszeń i jej wydawcy, czyli Muzeum Ceramiki. Pani Ania Bobertubaj, pracownicy muzeum, tak się zaangażowali, ja mówię, ciałem, duszą, czas poświęcali i ta publikacja zaczęła nam rosnąć. W pewnym momencie, ja powiem szczerze, że się przestraszyłam, że pieniądze, które zdobyłam na publikację, nie wystarczą na tą publikację i trzeba będzie ją okroić. Ale wtedy spotkaliśmy się z taką życzliwością, z taką serdecznością i wsparciem ze strony muzeum, ze strony pana prezydenta. Publikacja ta ujrzała światło dzienne przy okazji uroczystej gali jubileuszowej, która odbyła się w ramach Dolnośląskich Dni Kresowych. Jej egzemplarze wręczane były m.in. ludziom oraz instytucjom, którzy w szczególny sposób wspomagały działalność obu stowarzyszeń. Też się cieszę, że mamy jakiś mały, drobny wkład w tą publikację. To są niewydane pieniądze, to są pieniądze zainwestowane. To są pieniądze zainwestowane w to, żeby nasi mieszkańcy, którzy pojawią się w przyszłości, byli takimi Polakami, jakimi chcielibyśmy, jakimi chcieliby ci, którzy zostali na Kresach i nie wrócili tutaj. Książki to przede wszystkim domena Miejskiej Biblioteki Publicznej Centrum Wiedzy. Tutaj zamiłowanie do książek starają się zaszczepiać bolesławianom już od najmłodszych lat. Pierwsze czytanki dla to książka, którą w Miejskiej Bibliotece w Bolesławcu mogą dostać dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Książka jest jednym z elementów wyprawki, które czekają na przedszkolaków w bibliotece. To jest książeczka dla ciebie. Tutaj masz książeczkę dla mamy i taty, żeby im przykro nie było, że ty dostałaś ją od mnie. A wszystko w związku z tym, że biblioteka włączyła się w realizowaną przez Instytut Książki kampanię czytelniczą Mała Książka, Wielki Człowiek. Udział w akcji mogą wziąć zarówno te dzieci, które są zapisane do biblioteki i korzystają z jej zbiorów, jak i te, które swoją przygodę z biblioteką dopiero zaczynają. W wieku przedszkolnym od 3 do 6 lat muszą przyjść z rodzicem, założyć kartę, bądź jeżeli mają swoją kartę w naszej bibliotece, wystarczy, że przyjdą, odwiedzą nas, wypożyczą książkę i dostaną od nas wyprawkę na dobry start. W wyprawce znajduje się książka, pierwsze czytanki dla, książką połączeni, czyli przedszkolak idzie do biblioteki, to jest broszura dla rodziców. Do książki dołączona jest karta małego czytelnika. Za każdą wizytę zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego, mały czytelnik otrzyma naklejkę, a po uzbieraniu 10 zostanie uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania. Dorosłych czytelników Centrum Wiedzy czekają innego rodzaju prezenty. To przyjeżdżający na spotkania z czytelnikami autorzy poczytnych książek. Z wykształcenia pedagog, z pasji podróżnik i fotograf Robert Maciąg, bo o nim mowa, spotkał się z bolesławianami w Centrum Wiedzy. Swoje podróże i refleksje opisał w książkach Rowerem przez Chiny, Wietnam i Kambodżę, Rowerem w stronę Indii, Tysiące szklanek herbaty, czy Henryka Sytnera Wakacje na dwóch kółkach. Manii podróżowania na dwóch kółkach uległ też autor książki. Kiedy miałem te 14 lat, to z ciekawości i z braku pieniędzy. Wtedy wszyscy jeździliśmy na rowerze. To było 30 parę lat temu, więc każdy miał rower, każdy gdzieś tam na nim jeździł. Ale nie aż tak daleko. Nie, ale jakoś mi to się zdarzało od razu daleko. W sensie jak pierwszy raz gdzieś pojechałem na rowerze, to ja wtedy mieszkałem w Lubinie, to pojechaliśmy z kolegami do Sławy, więc to jest bodajże 80 kilometrów na Wigry 3 pocisnąłem. Ale nie tylko dorośli bolesławianie mogą liczyć na spotkania z autorami książek, które czytają. Wielu z najmłodszych czytelników zna pewnie książki Przemysława Wechterowicza. Autor na koncie ma już blisko 40 książek, które zostały przetłumaczone na 20 języków. Spotkanie autorskie odbyło się w ramach działającego w bibliotece dyskusyjnego klubu książki dla dzieci. Dzisiaj w naszej bibliotece odwiedził nas autor książek dla dzieci, pan Przemysław Wechterowicz.
Spotkanie to odbywa się w ramach dyskusyjnego klubu Książki dla Dzieci. Mamy nadzieję, że dzięki takim spotkaniom dzieci chętnie będą sięgały po książki, będą nas chętnie odwiedzały i przychodziły z rodzicami bądź też same. Przemysław Wechterowicz zgotował bolesławieckim drugoklasistom zabawne spotkanie poświęcone bohaterom swoich książek, w tym Pchle, która uczepiła się kożucha i która skutecznie rozbawiła małych czytelników. Przemysław Wechterowicz podkreśla, że bardzo dobrze rozumie dzieci, bo sam tak naprawdę nigdy nie dorósł. Wystawy sztuki, stałe i okolicznościowe, to z kolei domena Bolesławieckiego Ośrodka Kultury. Jedną z tych ostatnich była prezentacja dzieł dwóch zasłużonych artystycznie dla miasta plastyczek. Ceramiczne rzeźby i malowane pastelami widoki Beskidów Krystyny Gaj-Kuchenreiter, a także obrazy Stanisławy Wojdy Pytlińskiej. Obie artystki od lat związane są z Bolesławcem. Swoje prace artystki prezentują na wystawie pod znamiennym tytułem Duet. Jesteśmy blisko siebie, jakby, bo i Stasia inspirowana jest naturą i ja również. Ja szczególnie mam tutaj takie, do nazwy tej wystawy szczególną mam jakąś taką sentyment, bo odważyłam się pokazać coś, co nigdy nikt nie podejrzewał, że ja po prostu coś takiego zrobię. I ja w duecie swojej ciężkiej, masywnej, mocnej rzeźby pokazałam właśnie takie barwne szkice z Beskidów. Krystyna Gaj-Kuchenreiter przez wiele lat zajmowała się kształceniem młodych ludzi w dziedzinie ceramiki. Przez lata pełniła też funkcję komisarza artystycznego ogólnopolskich, a od połowy lat 90. międzynarodowych plenerów ceramiczno-rzeźbiarskich. Na koncie ma zorganizowanie 55 wystaw poplenerowych w kraju i za granicą. Stanisława Wojda Pytlińska od lat prowadzi pracownię plastyczną Akademia Sztuki w Bolesławieckim Ośrodku Kultury. Wcześniej prowadziła pracownię plastyczną w Młodzieżowym Domu Kultury. Była też plastykiem w Wojewódzkim Domu Kultury w Radomiu. Na wystawę wybrała pracę z różnych lat. W ogóle człowiek żyje w kosmosie, w jakiejś przestrzeni i nawet czasem nie ma świadomości, że coś na niego działa. I w środku zaczynają się kłębić myśli, zaczynają się później krystalizować, syntetyzować i przychodzi moment na tworzenie. Nie na odtworzenie danej sytuacji, czy danego krajobrazu, czy tej muzyki. No, muzyki się nie da tak zupełnie odtworzyć, ale mówię tylko na tworzenie, czyli pokazanie jakby siebie. Ale bok to również mniej standardowe działania artystyczne, które niekiedy wychodzą poza przestrzeń samego ośrodka. A to domena Waldemara Cieślaka, który między innymi wskrzesił symbol pamiętnego klubu Pegas. Już 9 lat temu, kiedy pan Waldemar zaczynał pracę w boku, wiedział, że ten kultowy dla bolesławian symbol musi zaistnieć w przestrzeni publicznej. I tak oto po latach udało się zrealizować cel. Oryginalny jest postać konia, nazwijmy to, ze skrzydłami, a dobudowane została, zrekonstruowana można powiedzieć, ta część okręgu. No i teraz trzeba było to zamieścić w przestrzeni, to nie mogło już zostać na budynku umieszczone. No już całkiem zmieniliśmy funkcję, prawda, budynku, więc dwóch ludzi może w domniemaniu pracowników boku trzyma ten symbol. W sąsiedztwie powstały jak na razie dwie inne instalacje symbolizujące działania Bolesławieckiego Ośrodka Kultury w sferze sztuki. To rzeźba przedstawiająca działalność ceramiczną, czyli działające w boku pracownie ceramiczno-rzeźbiarskie, a ta oczywiście nawiązuje do pracowni plastycznej. Postać symbolizuje wszystkich ludzi uzdolnionych, którzy chcą coś namalować. Chcą połączyć też pewne gatunki twórczości, bo jest tu, widzimy, też i troszeczkę ceramiki. Waldemar Cieślak z pokorą podchodzi do swojej sztuki. Podkreśla, że praca z metalem daje mu dużo radości, ale najważniejsze są dla niego dowody sympatii ze strony bolesławian, którzy widząc go przy pracy powiedzą dobre słowo, pogratulują pomysłu czy pochwalą rzeźbę.
ponieważ montowałem to, to ludzie przechodzili, szczególnie ludzie młodzi, z dużą aprobatą się wypowiadali o mojej pracy, co od razu tak człowieka jakby wspomaga jego, że w dobrym kierunku myśli, patrzy i to naprawdę wielki ukłon dla bolesławian, a szczególnie osób, które nie pamiętają klubu Pegas. Ja akurat gdzieś pamiętam, nawet mój syn tam tańczył, więc gdzieś jestem też emocjonalnie z tym związany. I dlatego jeszcze raz wielki ukłon, duża apropada bolesławian i to duża zapłata dla mojej ciężkiej pracy. Performensy i wystawy to także formy działalności innych bolesławskich placówek kultury. Przez długi czas mieszkańcy mieli okazję oglądać w rynku wystawę upamiętniającą regionalistę, turystę i działacza turystycznego Leona Piątkowskiego. Zacięcie do turystyki łączył z pasją opisywania wszystkiego, co ciekawe stanęło na jego szlaku. Jak państwo poznają z kimś, kto go znał i zapyta się, co pamiętają, to wszyscy pamiętają dwie rzeczy. Że był bardzo spokojny i się nigdy nie wyróżniał, a po drugie, że cały czas chodził z jakimś notesem. To wszystko, co zanotował, narysował i sfotografował, trafiło do Zenona Piątkowskiego, syna regionalisty. Dzięki niemu może to być obecnie eksponowane. Ale ekspozycje to tylko mały fragment tego, co udokumentował pan Leon. Jego syn jest zaś depozytariuszem wiedzy, która była mu dostępna w obcowaniu w rodzinie regionalisty. W 1952 roku zorganizował rajd dookoła Polski, który się udał. Bo dlaczego to jest takie ważne? Bo w tym czasie było kilka prób do 52 roku objechania Polski dookoła. Ja mam, jak się nazywa, w tych materiałach dokumenty, które świadczą o tym, że oni to przejechali. Furorę zrobiła natomiast wystawa historyczna dotycząca Bolesławca, który został zaprezentowany w zachowanej ikonografii. Ale największe wrażenie zrobiła makieta miasta z czasu przełomu XVIII i XIX wieku, wykonana przez Zbigniewa Skopa. Na płaszczyźnie o wymiarach 1,5 na 2,5 metra autor z niebywałą precyzją i dbałością o najdrobniejsze architektoniczne detale zbudował miniaturowe miasto ze starannie wykonanymi kamienicami, ulicami, trawnikami i, co ważne, murami obronnymi. To one zadecydowały o tym, że autor wybrał do makiety Bolesławiec właśnie z roku 1805. Ten 805 rok to był jeszcze ostatni rok, kiedy Bolesławiec zachował w większym stopniu ten swój jakby średniowieczny kształt. Przede wszystkim z pewnym zakresem murów obronnych. Na stworzenie makiety pan Zbigniew Skop poświęcił 15 400 godzin. Jest to wszystko wykonane w skali 1 do 400, czyli starałem się, żeby zachować, wykonać wszystkie detale, które mają do ćwierci milimetra długości, czyli w naturze do mniej więcej do 20 centymetrów. To jest kolejny dowód na to, że marzenia się spełniają i czasami się spełniają tak mimo woli. Oczywiście częściej trzeba pracować, trzeba dochodzić do pewnych rzeczy. Okazuje się, że pani dyrektor i pani dyrektor Wolanin i pani dyrektor Anna Bober doprowadziły do tego, że rzeczywiście znaleźliśmy się już w klubie miasta z makietą, a jednocześnie widać, że ta makieta ma jeszcze ogromne możliwości rozwoju. Makiecie, która jest głównym elementem wystawy, towarzyszy kilka różnych kolekcji poświęconych XIX i XX-wiecznej ikonografii Bolesławca. Możemy obejrzeć grafiki, obrazy, pocztówki i zdjęcia z widokami przedwojennego Bolesławca, a także zdjęcia dokumentujące zniszczenia i postępujący proces odbudowy miasta w latach powojennych.
Wystawa stanowi kolejną odsłonę cyklu Przyjaciele dla nowego muzeum. Złożyły się na nią najnowsze nabytki pozyskane od kolekcjonerów oraz od stowarzyszeń i muzeów z Polski i Niemiec. Największą z nich oczywiście stanowi zespół fotografii, grafik, zdjęć, różnego rodzaju obrazów, które zostały nam przekazane w tak zwany wieczysty depozyt z Haus Schlesien i ze zbiorów Bundesheimatgruppe Bunzlau w Siegburgu. To jest największy zbiór, ale równie cenną kolekcję, choć nieco mniejszą, stanowią fotografie Zdzisława Miereckiego i wielu, wielu innych kolekcjonerów, których naprawdę bym chciała to wymieniać, jest to bardzo długa lista, którzy przekazali nam je do zbiorów muzeum. Po nocy muzeów, w którą bolesławian wprowadzało przed laty Muzeum Ceramiki, przyszedł też czas na noc bibliotek. Tutaj gospodarzem było Bolesławieckie Centrum Wiedzy. Sobotni wieczór można było spędzić w bibliotece kilka godzin, korzystając z atrakcji przygotowanych w ramach akcji. Można było też ten czas wykorzystać na oddanie lub wypożyczenie książek. Mamy dzieci, mamy siostry dzieci i jeszcze znajomych i stwierdziliśmy, że żeby dzieci przekonać do tego, żeby trochę więcej czasu spędzały w bibliotece czy przy książkach, no i żeby wspólnie spędzić czas. Jak podoba Ci się gra? No fajna. Na czym to polega? Żeby znaleźć takie same cyferki i takie same obrazki ze sobą. Trudne? Nie. Sporym zainteresowaniem cieszyła się zabawa z energorowerem w roli głównej. Wprawdzie trzeba było włożyć w to trochę wysiłku, by zapalić żarówki i oświetlić hasła zapisane na kartkach, by potem je zapamiętać i powtórzyć, ale opłacało się, bo za dobrą odpowiedź czekały nagrody. Nie, nie jest ciężko. A hasło zapamiętać jest ciężko? Nie, prosto. My teraz trochę przeszkodziliśmy, ale mam nadzieję, że pamiętasz. Pamiętam nawet 4. Jak widzimy, tutaj gracze są ze sfery fantazy, grają w gry RPG. Dużo osób było na otwarciu na żywo, gdzie prowadził kabaret Hrabi. No i teraz wszyscy, widzę, że do stanowisk podeszli i młodsze dzieci podeszły do edukacyjnych stanowisk. W piłkę nożną już grają, niektórzy jeżdżą na energorowerze. I cały czas coś się dzieje. Noc w bibliotece miłośnicy gier fantazy postanowili spędzić przy grze adekwatnie do nocnego klimatu. Generalnie jest to system oparty na latach 20. XX wieku i jest to horror w klimatach takich bardziej science fiction, gdzie ludzie starają się przeżyć. O, może tak. W międzyczasie można było między innymi obejrzeć ekranizację francuskiego komiksu dla dzieci Ptyś i Bill. Sporo ludzi przyszło, bardzo się z tego cieszymy, że ta pogoda nie odstraszyła, że to są, że przyszły do nas osoby po prostu z wielkiej ciekawości, bo impreza po raz pierwszy jest według nas naprawdę dużo osób, dużo chętnych, ludzie czekali na to otwarcie, byli wszyscy zaciekawieni, jak wygląda biblioteka nocą.